To zaczynamy odcinek numer 178. Witajcie na kanale YouTube BalticBHP.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać bluzę z kapturem, która wygląda zwyczajnie, ale tak naprawdę nie jest to zwyczajna bluza. Bluza ta została wyprodukowana przez firmę Carhartt, a jak już pewnie pamiętacie z naszych wcześniejszych odcinków, Carhartt jest amerykańską firmą, która swoje korzenie w produkcji odzieży różnej i do pracy, i takiej codziennej sięga ponad 100 lat wstecz. Produkty, które robią, nie są tak bardzo popularne na naszym rynku, stąd też pomysł na to, żeby Wam przedstawić jeden z takich bardzo, bardzo ciekawych produktów, który mam dzisiaj na sobie. Jest to bluza firmy Carhartt Wind Fighter. Powiem Wam tak, ja w tej bluzie chodziłem przez ostatnie 3 tygodnie prawie codziennie. Dzięki temu mogę coś na jej temat powiedzieć, bo oczywiście mógłbym posłużyć się opisami producenta, mógłbym powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej, ale postanowiłem ją naprawdę dogłębnie przetestować i podzielić się wrażeniami, jak ta bluza się sprawdziła z Wami. Producent zapewniał, że ta bluza jest wiatroszczelna, że jest wodoodporna i że jest ciepła przede wszystkim. Pomyślałem sobie, no ok, bluza jak bluza, zobaczymy jak wyjdzie to w teście. I faktycznie, udało mi się podczas bardzo wiecznej pogody spędzić prawie jeden cały dzień na dworze i powiem Wam idealnie, t-shirt, zwykły t-shirt, który mam na sobie i ta bluza i byłem dobrze chroniony. Kiedy nakładałem kaptur, kiedy zaczynało bardzo mocno wiać, byłem z każdej strony dobrze chroniony. Faktycznie wiatr nie przewiewa przez tą bluzę wcale. Ostatnio było kilka deszczowych dni, więc miałem okazję przetestować ją na deszczu, ponieważ pokryta jest taką powłoką hydrofobową, taka powłoka Rain Defender, czyli ochrona przed deszczem. I się zastanawiałem, jak to może być, że bluza, która wygląda jak zwykła bluza, wytrzyma deszcz, wytrzyma mokrą wodę, co się będzie działo z kroplami. I faktycznie krople spływają po tej bluzie, nie wsiąkają wewnątrz materiału, tylko po prostu krople pozostają na bluzie, strzepujemy z bluzy i one fajnie spadają. Bluza jest dość ciepła, to jest 288 gram na metr kwadratowy, wykonana w 65% z poliestru, 35% z bawełny, z tą powłoką Rain Defender opatentowaną przez firmę Carhartt. Chcielibyście zobaczyć pewnie, co to znaczy, że bluza jest wodoodporna, no to wam zaprezentuję. Z zewnątrz ta bluza wygląda jak zwykła każda bluza bawełniana. Struktura materiału jest po prostu ukryte najfajniejsze rzeczy są w powłokach, którymi jest ona pokryta. Od wewnątrz natomiast jest, co już zwraca uwagę, taki fajny, mięciutki polar, jak czasami jest w softshellowych bluzach od spodem, od tej wewnętrznej strony. Bluza ma takie fajne kieszonki, które są schowane za taką częścią takiego fajnego materiału. Kieszonka jest schowana, dostęp do niej jest bardzo, bardzo prosty. Duży kaptur, bardzo fajny zamek, który jest całkiem mocny. Próbowałem zapinać go dziesiątki razy, certyfikowany czy tam oznakowany przez firmę YKK, która jest chyba światowym liderem, jeśli chodzi o produkcję zamków. Z przodu tylko jest takie niewielkie logo firmy Carhartt, tutaj ten taki kwadracik z brązowym logiem, bardzo charakterystyczny. Kaptur można ściągnąć dodatkowo sznurkami, na dole jest ściągacz, dzięki któremu ta bluza dobrze przylega. Ja postanowiłem, że będę Wam już mówił za każdym razem, jaki mam rozmiar na sobie. Tą bluzę przy moim 1,90 m mam rozmiar M i wygląda ona bardzo dobrze. Dobrze się prezentuje, rękawy są idealnej długości. Przeprowadzę teraz Wam mały test, żeby pokazać jak zachowuje się ta tkanina hydrofobowa. A do tego będzie mi potrzebna moja bluza, którą właśnie zdjąłem z siebie. Przestawię kamerę, żebyście widzieli co dokładnie będę robił. Ustawię tak, żeby tu kamera dobrze to wyostrzyła. Biorę butelkę wody, to nie jest żadna ściema i po prostu zrobiłem sobie taką małą
Zobaczcie, co się dzieje z tą wodą. Ona w ogóle nie wsiąka w materiał, tylko odbijana jest od materiału i sobie pływa. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, myślę, że teraz dobrze widać. Nic nie przemaka. Uwierzcie mi, ja byłem w szoku, że bluza taka, która wygląda jak bluza bawełniana, która jest pokryta tylko jakąś powłoką, która ma odpychać wodę, tak się zachowuje. I faktycznie chodziłem w niej po deszczu, kiedy lało i nic się tutaj nie działo. Jak widzicie, krople nie wsiąkają, bluza nie przemaka i wszystko. Jesteście cały czas dobrze, dobrze chronieni. Zabieram kamerę znowu do góry. Także co mogę powiedzieć? Bluza idealnie sprawdziła się na... O, teraz jest ok. Bluza idealnie sprawdziła się na warunki wiatru i deszczu. Kiedy temperatura na dworze była gdzieś tak około 5 stopni, ja naprawdę chodziłem w krótkim rękawku i miałem nałożoną tą bluzę. Nie przewiewa przez nią, nie przemaka, więc jest idealnym rozwiązaniem. Wystarczy ją narzucić na siebie, przez to, że jest zapinana na zamek, nawet kiedy się zrobi trochę cieplej na dworze, wystarczy rozpiąć sobie zamek i już jesteście w bluzie takiej, jest dopływ powietrza, nie jest wtedy gorąco, czyli jest bardzo, bardzo komfortowa. Jeżeli podoba Wam się ta bluza i chcielibyście sobie o niej poczytać lub zobaczyć, jakie materiały zostały do niej użyte, tu pod spodem zamieścimy link, pod którym możecie sobie to zrobić. Ja oczywiście ze swojej strony serdecznie Was bardzo zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Tam staramy się pokazywać Wam produkty tego typu, jak dzisiaj bluza firmy Carhartt, która sprawdziła się idealnie i polecam ją naprawdę każdemu, bo to jest bluza, która jest dla osób wymagających, którzy wymagają od odzieży, żeby spełniały wszystkie funkcje, które powinny spełniać, czyli ciepło, nieprzewiewalność i nieprzemakalność. Ci wszyscy, którzy oglądają nasz film po raz pierwszy, przypominam, jesteście na kanale Baltic.bhp.pl na YouTube. Tu codziennie pojawia się nowy film z prezentacją nowego produktu, takiego jak dzisiaj bluza firmy Carhartt. Z mojej strony na dzisiaj to już będzie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia aż jutro.